Przegrywać z twarzą to w sporcie jedna z najważniejszych cech, ale pod tym względem reprezentacja TVP spisała się na medal. Na medal także zasługuje niewidzialna wystawa, którą już od 5 lat można oglądać, a właściwie dotykać w Warszawie. Dziś zobaczymy, na czym polega praca przewodnika, czyli osób niewidzących i niedowidzących, które w ciemności czują się jak ryby w wodzie. Byłem ostatnio w robocie u siebie. Aha. W tychodni. I wiesz, no. Poszedłem po pacjencie umyć ręce, nie? No a tam generalnie wiedzą, że ja nie widzę. I wchodzi do mnie szef do łazienki, mówi: a pan, panie Robercie, światła nie pali? Ja tak patrzę na niego, mówię: no szefie, mi średnio jest potrzebne to światło, a może dzięki temu uda nam się wygenerować koszty, to zostanę dłużej w pracy, nie? Uwaga, bo idzie łamaga. One, two, three. Wchodzimy. Siema, recepcjo! A jak tam sytuacja dzisiaj? Niewidzialna wystawa obchodzi 5-lecie swojej pracy, nazwijmy to edukacyjno-kulturalnej. Początkowo planowaliśmy zostać tutaj maksymalnie 2 lata, ale okazało się, że zainteresowanie oburzeń jest tak duże. Jakby nasze środowisko pracy jest na tyle zintegrowane, że doszliśmy do wniosku, że musimy tutaj zostać po prostu dłużej. Jeżeli chodzi o przyjęcie do pracy, liczą się kompetencje, a nie to, czy osoba ma niepełnosprawność wzrokową. To znaczy akurat w przypadku naszej działalności, to ta niepełnosprawność jest kluczem. Ale to nie jest tak, że wystarczy być osobą niewidomą, żeby znaleźć pracę na niewidzialnej wystawie. Mili Państwo, ja jestem Robert, będę Państwa przewodnikiem. Jest kilka zasad, których Państwo musicie przestrzegać. Proponuję je przestrzegać, ich przestrzegać dla Waszego bezpieczeństwa. Pierwsza rzecz, wszelkiego rodzaju drzwi, kotary, klamki są dla mnie jako przewodnika, ja wchodzę pierwszy. Druga zasada, mili Państwo, chodzicie tak, jakbyście obejmowali dużego misia przed sobą. I trzecia zasada, jeśli będzie cokolwiek niżej niż zasięg Waszych rąk, to bardzo proszę, żebyście raczej do tego przykucali, a nie pochylali się, bo jak się człowiek pochyla, głowa leci do przodu. Jak nie wiecie Państwo, co jest przed Wami, no to mamy problem. Pierwsze pomieszczenie malutkie, ciemniutkie. Prawa, lewa, tam są ściany, możecie sobie dojść. No i dobra. Pyk. Po pierwsze, nie wolno z nikim trzymać się za ręce. Ja nie zgadzam się na to, żeby ktokolwiek z was z kimkolwiek chodził za rękę, dlatego że dwie wasze ręce tutaj to dwoje waszych oczu, a zęby nie trawa, trzeci raz nie urosną. A zabawa polega na tym, żebyście w miarę możliwości jak najwięcej rzeczy odnaleźli, zobaczyli, porozpoznawali, pooglądali. Tak? Tak. Jestem przewodnikiem niewidzialnej wystawy od samego początku, od kiedy ta wystawa została otwarta tak naprawdę. Trafiłem bardzo prosto, no. W internecie pojawiło się ogłoszenie o tym, że przyjmują ludzi właśnie na taką niewidzialną wystawę. Najważniejsze było tak naprawdę opanowanie przestrzeni i opanowanie tego, gdzie się znajduje który przedmiot, w jakim miejscu są drzwi. Pierwsze pomieszczenie to tajemnicze pomieszczenie. Zapraszam. Na prawo, na lewo, na wprost, na przełaj. Jest troszeczkę chłodniej. Cześć! Gabrycha, cześć, fajnie wyglądasz. Dzień. Tutaj? Iza. Izabela, dobrze, dziękuję. Izabela czy Iza? Iza. Iza, też ładnie. I Rafał, siemano, dobra, cześć. Rafał, ty się nie czaj tam za Gabrysią, tylko oglądaj wystawę, bo ja tutaj już widzę, wiesz. Jeżeli chodzi o Monikę, strasznie mocno naciskałam, żeby z nami pracowała, ponieważ czułam w niej taki potencjał twórczy, nazwijmy to. Monika na początku nie śmiała, ale później stwierdziła, że czemu nie. I tak oto jest już z nami ponad 2 lata. Daj rękę bardziej w lewo. O, i tutaj czujesz? Najbardziej przekonała mnie ta informacja, że tutaj pracujemy z dziećmi, a ja bardzo mam dobry kontakt z dziećmi i bardzo lubię z nimi pracować. Moimi zadaniami są przede wszystkim oprowadzenie grupy po części niewidzialnej, czyli w tej części, w której nic zupełnie nie widać, oraz część widzialna. Tu są akurat, słuchajcie, parki narodowe. Kiedy spotykam osoby widzące, które wchodzą do środka, to mam takie wrażenie, że oni przeżywają taki szok, że nagle, ojej, jest nowa sytuacja, musimy sobie jakoś poradzić. Rafał, co ty tam znalazłeś? No coś na dole, ale nie rozkminię. Nie do wiary, no nie do wiary, jak można nie rozkminić? Bo krzesło znalazłem, co to wiem. Spokojnie, jeżeli nie wiesz, co to jest za przedmiot, to oglądaj go ze wszystkich stron. Jaka jest szerokość, jaka jest wysokość, i co tutaj możesz ciekawego dotknąć? Co udało wam się znaleźć? Mi się udało przestraszyć ręcznika. Ręcznika, dobrze, ręcznik, elegancko. Co jeszcze? Ja znalazłam czajnik. Mogłabym sobie w sumie zrobić herbatę, gdybym znalazła kuchenkę, ale kuchenki nie znalazłam. Pierwsze pytanie, które zawsze dostaję od ludzi, gdzie pani jest? Gdzie pani jest? To ja zawsze próbuję odpowiadać na to pytanie, posłuchaj mnie, gdzie jestem? To Iza, cześć! O, uważaj, Rafał, uważaj, idziemy!
Gabrysia! To zapraszam do mnie, do mojego głosu. Rafał, już zostawiasz książki, zapraszam. Wiadomo, że jak gdzieś się wkrada rutyna, to nie jest dobrze. To sami sobie też staramy czasem tak stworzyć sytuację, żeby tej rutyny nie było. Nie bójcie się, to dobrze, bo każde następne pomieszczenie będzie odrobinę trudniejsze od każdego poprzedniego. Przed wami jest jeszcze 5 razy level up. Tutaj było najłatwiej. Tam będzie najtrudniej. Raz miałam taką sytuację, że chciałam pana wziąć za rękę, ale dlatego, że myślałam, że ten pan jest przestraszony trochę tej ciemności. A pan do mnie odpowiedział, dziękuję, ja mam dziewczynę. Teraz zabieram was do dżungli. Uwaga na słupy, sypeczki, krawężniki, chodniki, studzienki, kanalizacyjne, świetniki, samochody, rowery, motory, nabudki, telefoniczne, barierki, schody w górę, schody w dół. No i na trawniku na wszystko, co miękkie. Jak się nadepnie, to nie sprawdzamy palcem, co to. Na początku było strasznie, znaczy strasznie, no na pewno nie swoje, taka była dezorientacja. Przyznam się szczerze, że się bałam. Ale stwierdziłam, że się nie zawrócę, bo chcę sprawdzić, jak to jest. Do samego końca nie wiedziałem, że Robert jest niewidomy. Dopiero tutaj, jak upuścił przedmiot i nie mógł go znaleźć, to wtedy zdałem sobie sprawę, że jest niewidomy. Naprawdę świetnie sobie tu radził i jestem pełen podziwu, jak on nauczył się tego wszystkiego. Kto który kolor bierze? Raz, dwa, trzy, pyk, pyk, pyk. Kostka jest gdzieś tam. Tylko umawiamy się tak, że każdy zamyka oczy, dobra? Ja też zamknę, żeby nie było, że ja ściemniam, nie? Bardzo ciężko gra się w Chińczyka i największym problemem chyba byłoby dla mnie sprawdzić, kogo zbić, gdzie zbić i czy nie oszukiwać i czy ktoś mnie nie oszukuje. Wydaje mi się, że to jest szóstka, ale... Weź pokaż mi troszkę. Już podaję. Elegancko, szósteczka. Pobyt tutaj, na niewidzialnej wystawie, to jest taka niesamowita lekcja pokory. To jest godzina w całkowitych ciemnościach, godzina bycia osobą niewidomą, która może paradoksalnie otworzyć oczy na całe życie. Generalnie macie dobrze, bo zostajecie bez przewodnika, ja wychodzę. Na razie. Przewodnik, który najlepiej widzi w ciemności, takie rzeczy tylko na niewidzialnej wystawie. Pozostajemy w świecie osób niewidomych i niedowidzących.